Zastanawiałam się, bo to będzie druga sesja tej osoby w tej sali, więc większość z was prawdopodobnie słyszała już, kim on jest. Ja powiem tak. Polak, który utarł nosa Anglikom i Irlandczykom. Dlaczego? Dlatego, że startując w konkursie angielskojęzycznym w naszym zaprzyjaźnionym dystrykcie, czyli Irlandia i Anglia, zajął drugie miejsce. Czy to coś dla was jest wartościowego, czy nie? Ja wiem, że to nie jest jedyna osoba, która dla siebie w obcych językach zajmuje miejsca na podium, ale tym razem skoncentrujemy się na mężczyźnie. Ponieważ jest maratończykiem, więc podjął się poprowadzenia podczas tego TLI trzech sesji. To jest druga sesja na tej sali, wiem, że inna była po angielsku. I słuchajcie, przechodzimy do rzeczy. Konkursy są bardzo ważnym elementem Toastmasters, bo pozwalają przenieść nasze umiejętności na jeszcze wyższy poziom. Jak ja słyszę, że ktoś jedno swoje wystąpienie ćwiczy tak minimum 100 razy, to miny robię dziwne, nawet w umyśle, no ale wtedy oni wygrywają, a ja nie. Czyli jak to się dzieje, że niektórzy odnoszą w nich sukcesy, mimo że w Toastmasters są stosunkowo niedawno, bo ta osoba jest w Toastmasters od 2010 roku i to nie całego, bo od sierpnia, czyli stosunkowo bardzo krótko. Pełniła też funkcję w zarządach dystryktu i o kim mowa? Jakub Pawłowski, zapraszam! Ilu z was startowało w konkursie? Ilu z was chciałoby startować w konkursie? Chciałem wam dzisiaj powiedzieć, że czeka was coś specjalnego. Dzisiaj opowiem wam o czymś, co uważam za jeden z największych sukcesów w moim życiu. Wszystko zaczęło się w styczniu tego roku. Wystartowałem w konkursie próbowym ubiegłego roku, który wygrałem. Przeszedłem wtedy do etapu rejonowego. Wtedy nasz okręg nie był podzielony na trzy, tak jak jest teraz, więc wszystko było maksymalnie duże. W etapie rejonowym było 7 klubów. Naprzeciwko mnie był wicemistrz dystryktu z poprzedniego roku, i osoba, która wygrała finał dystryktu czterokrotnie. Mimo to udało mi się wygrać. Przeszedłem wtedy do finału okręgu. I również w naszym okręgu było wtedy 7 rejonów. Wszyscy byli na niesamowicie wysokim poziomie. Ale też udało mi się wygrać. Następnie pojechałem do Irlandii na finał naszego dystryktu. Mimo że to są tylko dwa kraje, Wielka Brytania i Irlandia, jest w nim ponad 250 klubów. Więcej niż w tym dystrykcie europejskim. Kiedy wchodziłem na scenę, czułem ogromną presję. Przede mną na sali było około 400 osób. A presję czułem z paru powodów. Pierwszy, byłem jedyną osobą, dla której język angielski nie był językiem ojczystym. W Toastmasters byłem zaledwie niecałe 2 lata. Poza tym, niemal nikt na tej sali mnie nie znał. Reprezentowałem Londyn, więc każdy miał bardzo wysokie oczekiwania. A co jeszcze dodawało temu smaczku, jest to, że zwycięzca tego konkursu pojechałby na Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych. Kiedy wchodziłem na scenę, w głowie kołatały mi się 4 słowa, które pozwolę sobie zacytować. Brzmiały one:
tylko tego nie zbierz. Kiedy wygłosiłem mowę, poszła znakomicie. Wszyscy reagowali dużo lepiej niż myślałem i ja byłem zachwycony, powiedziałem, że to była najlepsza mowa, jaką wygłosiłem do tej pory. Niestety, sędziowie wybrali inną osobę, żeby reprezentowała dystrykt. Zająłem drugie miejsce i nauczyłem się lekcji numer jeden, że w konkursach nie mamy wpływu na to, jak zagłosują sędziowie. Ale jest wiele innych rzeczy, na które mamy wpływ. I o tym chciałem wam dzisiaj opowiedzieć. Pierwszą lekcją, o której chciałem mówić, jest coś, co nazywam kublos. Z dzieciństwa pamiętam taką anegdotę o pewnym Żydzie, który co tydzień przychodził do synagogi i żalił się Bogu, że inni wygrywają na loterii, inni mają dostatnie życie, a on nigdy nic mu się nie trafia. Pewnie Bóg go nie lubi. Kiedy to biadolenie trwało już dość długi czas, w którymś momencie z powału synagogi odezwał się głos. Mojsze, do jasnej cholery, daj mi szansę i kup wreszcie ten los. Podobnie jest z konkursami. Jeżeli chcecie wygrać konkurs, musicie wystartować. Jestem zapalonym biegaczem, jak słyszeliście. I niemal co tydzień startuję w takim lokalnym biegu w moim lokalnym parku. Jest to bieg na jakieś 5 km, startuje 200 osób. Nie jestem najlepszym biegaczem spośród tych, które startują. Mój czas najlepszy to jest 17 minut z kawałkiem, ale parę razy udało mi się wygrać. Tylko dlatego, że przychodzę regularnie i akurat ci lepsi ode mnie nie pojawili się. Ale jeśli chodzi o konkurs, to z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że ci najlepsi jednak tam byli. Drugą rzeczą, która jest ważna, żeby wygrać konkurs, jest mentalność zwycięzcy. To jest moje zdjęcie po ukończeniu zawodów, które się nazywają Ironman. Jest to triatlon i polega to na tym, że najpierw trzeba przepłynąć niemal 4 km, później przejechać na rowerze 180 km i na koniec przebiec maraton. I żeby nie było za łatwo, wszystko się dzieje w ponad 30-stopniowym upale. Pamiętam, kiedy startowałem w zawodach w Nicei. Nie było wtedy żadnych chmur na niebie. Temperatura wynosiła jakieś 36 stopni. Już w czasie pływania miałem dosyć. Jeździliśmy po górach, gdzie trzeba było wjechać od poziomu morza na 1000 kilkaset metrów, a później zjechać krętymi serpentynami. Kiedy zaczął się bieg, po 5 kilometrach miałem ochotę się zatrzymać. Ale miałem do przebiegnięcia jeszcze 30 parę. I to jest taki moment, kiedy przypomniał mi się cytat z książki, którą czytałem. Pan się nazywał Dienker Nazes, jest ultramaratończykiem i powiedział coś takiego. Biegnij, kiedy możesz. Chodź, jeśli musisz. I ciągaj się, jeśli nie możesz już chodzić. Ale nigdy nie poddawaj się. I to jest właśnie mentalność, którą musicie mieć, jeżeli chcecie cokolwiek osiągnąć. Kiedyś miałem takie marzenie, żeby wystartować w maratonie londyńskim. Ja w kategorii elitarny biegacz. Żeby to osiągnąć, trzeba przebiec jakiś inny maraton w czasie mniejszym niż 2 godziny 45 minut. W 2010 wystartowałem w maratonie warszawskim, tutaj. Zająłem 26 miejsce, ale to nie wystarczyło. Mój czas to 2 godziny 46 minut i 9 sekund. Ale nie poddałem się. Pół roku później startowałem w maratonie londyńskim jako zwykły uczestnik
I przebiegłem to w czasie 2 godziny, 45 minut i 3 sekundy. Ale nie poddałem się. W zeszłym roku wystartowałem po raz kolejny, trenowałem jeszcze bardziej i przebiegłem w czasie 2 godziny, 44 minuty i 28 sekund. I w tym roku będę miał szansę spełnić swoje marzenie. Kiedyś zabrałem moich rodziców na jeden z moich wyścigów. To był półmaraton. Temperatura wynosiła jakieś 3 stopnie, więc warunki były dość trudne. I wiedziałem, że zabranie rodziców to jest zły pomysł. Kiedy przekroczyłem linię mety, w czasie godzina 18 minut, padłem wycieńczony. Zajęło mi jakieś 5 czy 10 minut, zanim doszedłem do siebie. I później razem z moimi rodzicami oglądaliśmy te kolejne osoby, które przekraczały linię mety. I rodzice mi pokazywali. Patrzę, co oni są uśmiechnięci i tak dalej. Czemu ty nie mogłeś tak zrobić? Popatrzyłem na moją mamę i powiedziałem, gdybym tak zrobił, przybiegłbym 10 minut później. Kolejną rzeczą, która jest potrzebna w konkursach, to wiara w siebie i swoją mowę. Żeby przejść przez to wszystko, te wszystkie ćwiczenia, wszystkie poprawki, rzeczywiście musicie wierzyć, że wam się to uda. Kiedy odbył się mój etap klubowy, wysłałem swoją mowę jednej osobie, którą bardzo cenię, i zapytałem się, co o tym myślisz. I odpowiedziała mi coś takiego. This speech has got a chance to go all the way through. Zapytałem nieśmiało, co miał przez to na myśli. Zapytałem go, czy chodziło mu o finał okręgu. Na co on odpowiedział? Nie. Finał Mistrzostw Świata. W tym momencie wszystko się zmieniło. Mam taki ulubiony cytat, który kiedyś powiedział Michał Anioł. Powiedział coś takiego. Największym niebezpieczeństwem dla większości z nas jest nie to, że stawiamy sobie cele zbyt wysoko, ale to, że stawiamy je zbyt nisko i osiągamy. Kolejną rzeczą, która jest ważna w konkursie, musimy napisać mowę. Tu się zaczynają schody. Ale zanim do tego dojdziemy, skąd wziąć pomysły na mowę, chciałam wam się podzielić z taką praktyczną radą. Kiedy przygotowuję mowy konkursowe, zawsze są one napisane słowo w słowo i uczę się tego na pamięć. Dlaczego to jest ważne? W konkursie mamy tylko 7 minut i 30 sekund. Jeżeli będziemy próbowali improwizować, jest duża szansa, że ten czas przekroczymy. Poza tym jest duża szansa, że użyjemy wielu niepotrzebnych słów. Przez to nie zmieścimy tego, co jest ważne. A w konkursie liczy się, żeby praktycznie każde zdanie było dopracowane. Jest taki cytat przypisywany Markowi Twainowi, który kiedyś usprawiedliwiał się, że napisał długi list. Powiedział, gdybym miał więcej czasu, zmieściłbym to w mniejszej ilości słów. I podobnie jest z konkursem. Wszystko musimy dopracować. Skąd wziąć tematy na taką mowę konkursową? Dokładnie. Chodzi o to, bierzemy je z życia. Każdy z nas ma jakąś fascynującą historię. Wczoraj słyszeliśmy niesamowitej historii Łukasza. Nie każdy musiał przejść przez takie trudności, ale to nie znaczy, że nie możemy zainspirować innych w jakiś sposób. Moja mowa była o czymś bardzo prostym. O tym, jak pomagałam mojej byłej dziewczynie przygotować się do półmaratonu. Tylko tyle i aż tyle. Co jest najważniejsze w mowie? Najważniejsze w mowie jest przesłanie, które chcemy dać innym ludziom. Jeżeli to już mamy, a to jest najbardziej oceniane,
wśród sędziów, dokładamy do tego historię, która w jakiś sposób to uzasadnia. I historia jest po to, żeby wywołać pewne emocje. Bo jak wszyscy wiemy, ludzie nie kierują się logiką, ale uczuciami. I historia to jest coś, co ludzie zapamiętują na dłużej. Kiedy powiedziałem swoją mowę, co było dla mnie niesamowite, jest to, że ludzie, którzy spotkali mnie nawet pół roku później, pamiętali to, o czym mówiłem. Pamiętali nawet niektóre zdania, które użyłem. Więc wiedziałem, że takie wrażenie ta mowa na nich wywarła. Kolejną rzeczą, która jest ważna w konkursie, może pomożecie mi dokończyć, zasady są po to, nie, by ich przestrzegać. Ilu z was, startując w konkursie, przeczytało kryteria sędziowania? Dużo mniej osób niż te, które podniosły rękę na początku. Monika mówiła wczoraj o tym, że jak ważne jest, żeby wydrukować te formy i okazuje się, że jest to ważne nie tylko dla sędziów, nie tylko dla osoby, która prowadzi konkurs, ale też dla uczestnika. Nie znając zasad, strzelamy sobie w stopę. Jak możemy przygotować mowę, która ma zdobyć maksymalną ilość punktów, jeżeli nie wiemy, za co będziemy oceniani? Więc kiedy już mamy tę mowę, powinniśmy przysiąść i sami siebie ocenić według tych kryteriów. Co więcej, powinniśmy te kryteria dać komuś innemu po to, żeby nas sprawdził i wskazał pewne luki, które możemy poprawić. Jak widzicie, jest tutaj wiele elementów i nad wszystkimi można pracować. Kolejnym elementem to jest właśnie to, o czym mówiłem. Praca nad głosem i mową ciała. Łukasz mówił wczoraj o drzewku bambusowym, które jest podlewane przez 5 lat i nic się nie dzieje, ale nagle wyrasta. Kiedy wygrałem konkurs, wyrosłem nagle, jak to drzewko bambusowe. Ale praca zaczęła się dużo wcześniej, kiedy zostałem prezydentem klubu. Kiedy zostałem prezydentem klubu, miałem naprawdę, to było ogromne wyzwanie. Przede wszystkim dlatego, że nigdy nie byłem dobrym mówcą. Gdybyśmy mieli więcej czasu, pokazałbym wam moją pierwszą mowę, ale ponieważ tytuł tej mojej prezentacji to są sekrety mistrzów przemawiania, nic byście się z niej nie nauczyli. Może jak nie należy tego robić. Wcześniej miałem bardzo słaby głos, a wiedziałem, że będąc prezydentem muszę brzmieć jak prezydent. Muszę brzmieć tak, żeby mieć charyzmę i inspirować inne osoby. Moim odkryciem było to, że tak naprawdę, jeżeli nie podoba nam się to, jak mówimy, możemy bardzo łatwo to zmienić. Zapisałem się na kurs, gdzie nauczyłem się, jak działa nasz głos, skąd się bierze, jak prawidłowo oddychać. Monika właśnie wczoraj pokazywała, żeby oddychać nie płucami, ale przeponą. Co więcej, co może wydaje wam się śmieszne, zapisałem się na lekcję śpiewu. Dzięki temu głos naprawdę bardzo się poprawia. Możemy też nauczyć się, jak używać swojego ciała. Możemy to ćwiczyć w mowach, ale zrobiłem też coś innego. Zapisałem się na warsztat improwizacji. Będziemy w sumie mieli o tym prezentację trochę później. Dzięki temu wydaje mi się, że dość mocno się rozluźniłem, mimo że ciągle jestem sztywny, czasami. I wiem, że mam dużo do wypracowania, ale udało mi się pokazać na tyle, żeby wypaść dość dobrze w konkursie. Kolejną rzeczą, o której wam chciałam powiedzieć, jest nauczyć się poprawnie wymawiać. Kiedy będziecie startować w konkursie, będzie to konkurs po angielsku. Jednym z kryteriów oceniania jest wasza wymowa. Wiadomo, że jest to dodatkowym utrudnieniem dla nas Polaków, bo mamy jakiś tam akcent, ale kolejnym odkryciem moim było to, że możemy to zmienić. Kiedy startowałem w konkursie w dystrykcie 71, w
wszyscy moi przeciwnicy mieli naturalnie dobry akcent. Ja musiałam nad tym pracować. Ilu z was widziało tą tabelkę? Jest to tabelka różnych dźwięków angielskich i zapisałem się na kurs, gdzie uczyłem się tylko, jak je wymawiać. Ale dzięki temu wiem, że teraz mogę sobie przeczytać słowo w słowniku i zrozumieć, jak ono powinno być wymawiane. Ilu z was dostało jakieś ewaluacje w klubie, które zmieniły wasze życie? Kiedy zapisałem się do klubu angielskiego, w mojej pierwszej mowie podszedł do mnie jeden człowiek i powiedział, że mój głos brzmi jak pewnego aktora filmowego. Pytałem, jakiego? On powiedział, Borata. Strasznie mnie to ubodło. Ale dzięki temu przełamałem się i zacząłem nad sobą pracować. I myślę, że mówię dużo lepiej niż kiedyś. Kolejną rzeczą, o której chciałem wam powiedzieć, a jeszcze zanim do tego dojdę, dzięki temu, że chodziłem na te lekcje, potrafię zrozumieć ten dowcip, bo to jest dowcip. Bardzo, bardzo hermetyczny. Kolejną rzeczą, która przyda wam się w konkursie, jest znalezienie mentorów. Paulo Coelho napisał kiedyś coś takiego, że kiedy czegoś mocno chcesz, cały wszechświat potajemnie konspiruje, żeby ci w tym pomóc. Jest też takie chińskie przysłowie. Kiedy uczeń jest gotowy, nauczyciel przyjdzie. Kiedy wygrałem konkurs, finał mojego okręgu, podszedł do mnie pewien człowiek. Niepozorny, w okularkach, wręczył mi swoją wizytówkę i powiedział, żebym do niego zadzwonił. Okazało się, że ten człowiek, którego nigdy wcześniej nie spotkałem, to był Simon Bucknell. Simon Bucknell był dwukrotnie na Mistrzostwach Świata w Stanach Zjednoczonych. Kiedy do niego zadzwoniłem, powiedział mi, że chętnie pomoże mi z moją mową. Jedynym warunkiem było to, żebym zgodził się, żeby zrobił wywiad ze mną na swoim domu. Zastanawiałem się jakieś pół sekundy. Simon Bucknell pomógł mi, a w ogóle jest z niego bardzo równy gość. Mimo, że teraz zarabia na życie jako profesjonalny mówca, szkoląc szefów wielkich korporacji, jeżdżąc na konferencje, nawet w takich miejscach jak Abu Dhabi, kiedy zaprosiłem go do naszego klubu, przyszedł. Mieliśmy w Polish or Polish dobrego mistrza przemawiania. Chwilę po moim konkursie pojechałem na finał innego okręgu i tam głównym mówcą był Malakai Talabi, mistrz z poprzedniego roku, który również był na Mistrzostwach Świata w Stanach Zjednoczonych. Okazało się, że Malakai właśnie skończył pisać swoją książkę, w której zawarł wszystkie wskazówki o tym, czego on się nauczył podczas swojej drogi do finału Mistrzostw Świata w Stanach Zjednoczonych. Mam tą książkę, łącznie z dedykacją, która była dla mnie bardzo inspirująca. Malakai jest także bardzo równym gościem, bo pojawił się u nas w klubie. Kolejną rzeczą, o której chciałam wam powiedzieć, jest to znane powiedzenie, że trening czyni mistrza. Mamy może na sali Jerzego? Jerzy wczoraj miał mowę, w której mówił, że najlepsze mowy są pisane dwa razy. Chciałam wam powiedzieć, że to jest bzdura. Najlepsze mowy są pisane kilkanaście albo nawet kilkadziesiąt razy. Kiedy wygłosiłem swoją mowę na finale dystryktu, nie był to czwarty raz, kiedy ją wygłaszałem, tylko dziesiąty. Starałem się iść do różnych klubów
zrobić swoją mowę i zebrać jak najwięcej ewaluacji, które pomogły mi w jakiś sposób tą mowę poprawić. Eksperymentowałem z różnymi rzeczami. Nawet do tego momentu, że będąc w klubie i wygłaszając swoją mowę, którą wygrała finał okręgu, dostałem wstążki do najlepszego mówcy. Ale nie przejmowałem się, bo dzięki temu znalazłem pewne rzeczy, które wiedziałem, że nie działają. Inną rzeczą jest to, że pisząc mowę, powinniśmy mieć na uwadze naszą publiczność. Kilka lat temu finał okręgu londyńskiego wygrał pan, który się nazywał Jonathan Palmer. Był to konkurs mów humorystycznych. Jonathan Palmer napisał kapitalną mowę, wszyscy tarzali się ze śmiechu, była to mowa o problemach, jakie miał w londyńskim metrze. Kiedy pojechał do Irlandii, kilka osób się śmiało. Ci, którzy przyjechali z Londynu. Reszta spojrzała z niedowierzaniem. Inną rzeczą, kiedy przygotowujemy te mowy, jest też jakość ewaluacji. Kiedy wygrałem właśnie ten finał okręgu, zrobiłem sumowę w swoim klubie i zrobiliśmy to w ten sposób, że zamiast ewaluacji 3-minutowej miałem ewaluację 15-minutową, kiedy każdy członek klubu mógł mi rzucać różne sugestie. Udało mi się też dostać ewaluację od osoby, która była poprzednim mistrzem dystryktu w ewaluacjach, także to są plusy mieszkania w Londynie. Kolejną rzeczą jest coś, co nazywam Dress to Impress. Mieliśmy wczoraj prezentację o tym, jak należy się ubrać. W konkursie nigdy nie dostaniecie za to dodatkowych punktów. Ale jeżeli jesteście ubrani odpowiednio, te punkty możecie stracić. I zdarzało mi się widzieć, nawet na finale dystryktu, kogoś, kto przyszedł właśnie w konwersach, jeansach i wyciągniętej koszuli. Chyba nie muszę mówić, że nigdzie nie zaszedł. Inną rzeczą, o której chciałem wam powiedzieć, jest to, że scena, na której mówicie, należy do was. Kiedy jesteście na konkursie, powinniście przed konkursem pochodzić trochę po scenie, zobaczyć, jak brzmi was głos, jak głośno musicie mówić, tak najlepiej posadzić kogoś na końcu sali, żeby wam dał znać, czy słyszy wszystko, co mówicie. Kiedy wchodzicie na scenę, to też jest bardzo ważny element, ale zanim wejdziecie, gdzie należy siedzieć podczas konkursu? Jakieś sugestie? W tyłu. Po środku. Prosta odpowiedź jest taka, że to nie ma znaczenia. Ale ważne jest, żebyście przed momentem, kiedy wchodzicie na scenę, nieważne gdzie siedzicie, poszli na koniec sali. Tak jak ja zrobiłem dzisiaj, wchodząc na tę prezentację. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę. Szedłem na scenę przez jakieś 15 sekund. W tym momencie wszyscy klaskali i tak samo będzie na konkursie. Dzięki temu buduje się pewne napięcie. Wszyscy oczekują świetnej mowy. Kolejną rzeczą, o której chciałem wam powiedzieć, jest to, że w mowie nie chodzi o was, ale o publiczność. Kiedy skończyłem mówić, było ogłoszenie wyników i wyczytano moje nazwisko jako osoby, która zajęła drugie miejsce, byłem załamany. Chciałem wygrać. To jest normalne. Nawet zdaje się, nie zwróciłem uwagi, kto dostał, zajął pierwsze miejsce. Ale co się zmieniło? Po konkursie wiele osób podeszło do mnie i mówiło mi o tym, jakie wrażenie wywarła na nich moja mowa i że w pewien sposób ich dotknęła. Że była to mowa, gdzie jednocześnie się i śmiali, i płakali, i nauczyli czegoś nowego. I lekcją, którą chciałam wam dać, jest to, że nieważne, jakie miejsce zajmiecie w konkursie, ważne jest, jakie miejsce
zajmiecie w ludzkich sercach. Nie chodzi o to, żeby dotknąć pucharu, ale o to, żeby dotknąć ludzkich serc. Co chciałem wam powiedzieć na koniec? Nie wiem, czy znacie ten cytat. Celów księżyc. Celów księżyc, bo na dziś nie trafisz, będziesz między gwiazdami. Dzięki temu, że celowałem księżyc, że miałem wielkie marzenia, żeby wygrać konkurs przemówień, jestem teraz między gwiazdami na TLI. Stało się też dużo innych rzeczy w moim życiu. Spotkałem fantastyczne osoby. Zostałem gubernatorem okręgu i w jakiś sposób pomogło mi to jako mówcy. Teraz idąc gdziekolwiek, wszyscy mają wobec mnie ogromne oczekiwania, bo jestem przedstawiany jako mistrz. A kiedy wiem, że ludzie mają ogromne oczekiwania, staram się w jakiś sposób do tych oczekiwań dostosować. Więc akceptuję coraz nowe wyzwania, staram się doszlifować moje mowy. Wszystko po to, bo wiem, że ciąży na mnie pewna odpowiedzialność. Ile z was widziało moją mowę, która była na YouTubie? Obejrzyjcie. Jest bardzo dobra. Nie mam czasu, żeby ją dzisiaj wam opowiedzieć, ale mowa ma tytuł Pay it forward, czyli podaj dalej. Chodzi w niej o to, że często wiele osób nam pomaga w życiu i nie możemy się im odwdzięczyć. Ale zamiast starać się odwdzięczyć danej osobie, możemy zrobić coś innego. Możemy pomóc innym, zupełnie obcym osobom. Kiedy przygotowałem się do tego konkursu, kiedy zająłem drugie miejsce w dystrykcie, wiele osób mi pomogło. A teraz, będąc tutaj, żyję w zgodzie ze swoją mową. I w jaki sposób przekazuję to dalej. Dziękuję. Ponieważ Jakub mówił wolno, zdążyłam podczas jego wystąpienia sprawdzić. Przyjąłam założenie, że przebiegł do tej pory 20 maratonów. Trasę Warszawa-Londyn pokonał już w połowie. Najbliższy maraton warszawski jest za 244 dni. W związku z tym, układając kalendarz kolejnych wystąpień, kolejnych wydarzeń w Polsce, myślę, że możemy brać pod uwagę zaproszenie Jakuba ponownie. Przyleciał za własne pieniądze, we własnym, prywatnym czasie z Londynu do Warszawy. W związku z tym proszę jeszcze raz oklaski. Dziękuję bardzo. Jakub Pawłowski.